Akt czwarty. Scena pierwsza. Kleant Tartif. Kleant. Tak, wszyscy o tym mówią i niech mi pan wierzy, nie na twą chwałę wieść ta płynie coraz szerzej. To też, gdym pana spotkał w samą porę właśnie, pozwól, że ci mój pogląd na rzeczy wyjaśnię. Nie pragnę się zapuszczać w ową sprawę całą i chcę z najgorszej strony wziąć to, co się stało. Przypuśćmy, że w istocie damis tutaj zbłądził i że nie miał w tym racji, o co cię posądził. Czyliż prawem najświętszym nie jest chrześcijanina, Stłumić gniew, co się słusznej zemsty dopomina? A co więcej, czy godzi się to cierpieć komu, By zań własnego syna ojciec wygnał z domu? Powtarzam ci raz jeszcze, i mówię to szczerze: Że każdy bez wyjątku za złe ci to bierze. I jeśli mnie posłuchasz, rzecz załatwisz całą. Nie czekając, by złe się jeszcze gorszym stało. Cały twój gniew ofiaruj przed Ołtarzem Boskim, i spraw, by syn znów stanął na progu ojcowskim. Tartif. Niestety. Sam bym pragnął tego tysiąc razy. Żadnej doń chciej mi wierzyć, nie chowam urazy. Przebaczam wszystko zgoła, nie potępiam za nic przychylności uczuciem pałam dlań bez granic lecz życzenia twe sprzeczne są rozkazom nieba i jeśli on ma wrócić mnie wyjść stąd potrzeba po tym jak mnie znieważył iście niesłychanie zgorszenie w domu by wniosło nasze obcowanie bóg wie jakbym przez ludzi został osądzony wzięto by to za grzeszną układność z mej strony powiedziano by wszędzie iż czując się winny pod udaną litością zamiar kryje inny, że się lękam i pragnę zjednać go dla siebie, aby móc do milczenia nakłonić w potrzebie. Kleant, widzę, że ci na racjach wspaniałych nie zbywa. Lecz nazbyt sztuczne nieco są pańskie motywa. Chcesz bronić sprawy niebios, lecz skąd i dlaczego? Czyż potrzeba im ciebie, by skarać winnego? Zostaw samemu niebu, zostaw mu te troski. Ty myśl, że przebaczenie głos zalecił boski i niechaj sąd pospólstwa w oczy cię nie bodzie, skoroś z niebios najświętszym jest rozkazem w zgodzie. Jak to? Więc rzecz poczciwą spełnić ci zabrania wzgląd na opinie drugich, na ludzkie gadania? Nie, nie, czyńmy to zawsze, co każe głos Boży i żadna inna troska niechaj nas nie trwoży. Tartif, że mu w sercu przebaczam... Wszak ci już mówiłem: Spełniam zatem to właśnie, co niebu jest miłem, Lecz żadnym tego niebios nie poprzesz rozkazem, Abym po tej zniewadze miał tu żyć z nim razem. Kleant. A jakiś rozkaz niebios pozwala ci ulec, Ojcu, co traci wszelki rozsądku hamulec, I przyjmować tak hojny zapis z jego dłoni, Tam, gdzie prawo ci wszelkiej doń pretensji broni. Tartif. Kto mnie zna, temu pewno w głowie nie postoi Płoche wnioski stąd ciągnąć o chciwości mojej Wartość wszelkich dóbr świata oceniam najlepiej Nie mnie z pewnością blask ich zwodniczy oślepi I jeżeli się godzę na te rzeczy kolej Biorąc dar, co dziś spada na mnie z ojca woli Jeśli chęć tę, powtarzam, swą zgodą uświęcę, To dlatego, by dobro nie poszło w złe ręce. By nie przypadło ludziom, co mając w udziale ów majątek, na zdrożne obrócą go cele Gdy ja z mej strony zużyć go zamiar mam stały, dla bliźnich pożytku i dla niebios chwały Kleant, ech panie, te subtelne porzuć pan obawy, które inaczej sądzić musi dziedzic sprawy Pozwól nie zaprzątając głowy sofistyką, by dóbr swoich był panem na własne ryzyko i raczej niech zmarnieją w ręku spadkobiercy, niż byś ty odeń zyskać miał imię wydziercy. Wyznaję, że istotnie to przechodzi wiarę, jak pan mogłeś się zgodzić na taką ofiarę. Może znaną ci jakaś cnoty tajemnica, która każe obdzierać prawego dziedzica. A jeżeli z Damisem za żyłości twojej, niebo samo, jak mówisz, na przeszkodzie stoi, czyż nie byłoby godniej, nie wadząc nikomu, jako uczciwy człowiek, wynieść z tego domu, niż znieść w ten sposób, aby wbrew wszelkiej logice dla ciebie ojciec syna wygnał na ulicę. Wierz mi, pan, nie pojmuję, by człek tak zażarty w rzeczach cnoty... Tartif. Przepraszam, jest już w pół do czwartej, pewną nabożną sprawę przypomniałem sobie co zmusza mnie bym rozstał się z panem w tej dobie Kleant sam A Scena druga Elmira Marianna Kleant Doryna Doryna do Kleanta Panie, może w Panu znajdziem poplecznika. Patrz Pan, śmiertelna boleść dusza jej przenika. Ten związek, co go ojciec na dziś wieczór znaczy, do ostatecznej gotów przywieść ją rozpaczy. Nadchodzi już. Wytężmy wszystkie nasze siły, i starajmy się w sposób miły czy niemiły, zmienić zamiar, co wkrótce ma się stać rozkazem. Scena trzecia. Cisz sami i organ. Orgon. Organ. A dobrze, że Was widzę wszystkich tutaj razem. Do Marianny. Oto właśnie kontrakcik, który ma tę cnotę, że panience do śmiechów wypłoszy ochotę. Marianna. Klękając przed organem. Ojcze, przez litość Boga, co znamy, Katusze, Na wszystko to, co zmiękczyć zdoła twoją duszę. Nie chciej się tak upierać w swym ojcowskim prawie, I raczej od posłuszeństwa zwolnić mnie łaskawie. Nie przymuszaj mnie, ojcze, rozkazem tak srogim, bym musiała na ciebie skarżyć się przed Bogiem. I życia, które dałeś mi, niestety, ojcze, nie chciej zamieniać dzisiaj w katusze zabójcze. Jeśli wbrew twojej woli nie śmiem marzyć o tem, bym mogła się połączyć z mych uczuć przedmiotem, niechaj choć dobroć twoja to pragnienie ziści, bym nie żyła z przedmiotem swojej nienawiści. I gdy twa wola błagań mych słuchać nie raczy, nie chciej mnie rzucać bodaj na pastwę rozpaczy. Orgon na stronie wzruszony. Odwagi serce moje, precz z ludzką słabością. Marianna, na twą przyjaźń ku niemu nie patrzę ze złością. Okaż ją światu, oddaj mu fortunę całą. Oddaj i mój majątek, jeśli to za mało. Zgadzam się chętnie. Oto me serce nie stoi, lecz przynajmniej osoby chciej oszczędzić mojej i pozwól mi w klasztoru surowej ustroni dni pędzić, gdy mi szczęścia zakaz ojca broni. Orgon. Otóż to. Zaraz mowa o mniejszej sukience, gdy się ojciec w miłostkach przeciwi panience. Wstań mi zaraz. Im więcej czujesz do niechęci, tym więcej jej zwalczanie duszę twą uświęci. Dla umartwienia zmysłów, sposób masz gotowy i proszę mi już więcej nie zawracać głowy. Doryna. A to. Orgon. Milczeć. Z równymi sobie możesz gęby rozpuszczać. Tutaj język dobrze ściśnij w zęby. Kleant jeżeli rady jakiejś udzielić się godzi, Orgon, nieocenione rady daje brat dobrodziej. Rozumne, pożyteczne, lecz szwagier wybaczy, jeśli w każdziutkiej rzeczy postąpię inaczej. Elmira, do męża. Widząc to, na co patrzę, słów mi brak w istocie. Dziwić się tylko muszę twojej rzadkiej ślepocie. Doprawdy zaślepionym trzeba być niemało, by jeszcze na mnie wierzyć po tym, co się stało. Orgon, Padam do nóg, gdy pani z tej beczki zaczyna. Wiem, jaką słabość z dawna masz do mego syna, to też nie chciałaś przeczyć mu w jawnym sposobie w sztuczce, którą zastawił tej godnej osobie. Nazbyt byłaś spokojna, gdyby prawdą było to zdarzenie inaczej by panią wzburzyło. Elmira Czyliż honor nasz, słysząc miłosne wyznanie, musi z całym ręcztunkiem wraz wyruszać na nie? I czyż cnota ma bronić się na każdym kroku ze zniewagą na ustach i płomieniem wokół? Dla mnie śmiech w takiej sprawie jest obroną całą. Nie sądzę, by rozgłosu szukać w niej przystało. Można z cnotą połączyć swoje płci zalety i wcale nie budują mnie owe kobiety, świętoszki, których honor pazurami zbrojny, zalada lada śmielszym słówkiem stroi się do wojny. Tego systemu ja się z pewnością nie chwycę. Chcę cnoty, co nie zmienia kobiety w diablice, i mniemam, że od gniewnych słów szarmierki twardej, wymowniejszym być może chłód spokojnej wzgardy. Orgon, ja zaś wiem, co mam sądzić, i nikt mnie nie zmami. Elmira, naiwność ludzka bywa bezmierną czasami. Ale cóż wówczas, pytam, twa niewiara pocznie, gdyby ci ktoś rzecz całą dał widzieć naocznie? Orgon. Widzieć? Elmira. Tak. Orgon. maliki. Elmira. Jednak gdyby się udało w pełnym świetle do oczu rzecz ukazać całą? Orgon. Gadanie. Elmira. Cóż za człowiek? Więc mówmy inaczej. Słowu mojemu wiary pan mąż dać nie raczy, lecz jeśli na własne i uszy i oczy całą prawdę z ukrycia usłyszy i z oczy, cóż wówczas powiesz? Jeszcze trwać będziesz w swym szale? Orgon, wówczas powiem, że jeśli nic nie powiem wcale, bo to jest niemożebne. Elmira. Raz niech koniec będzie. Zbyt długo znoszę, byś mnie krzywdził w swym obłędzie. Dobrze więc, chętnie wszystkim tę przyjemność zrobię, aby ci rzecz pokazać w niezbitym sposobie. Orgon, dobrze, trzymam za słowo. Zobaczym w tej chwili, na jakie sztuczki chytrość twoja się wysili. Elmira do Doryny. Poproś go do mnie. Doryna do Elmiry. Ależ z nim niełatwa sprawa i kto wie, czy powiedzie się nam ta obława. Elmira do Doryny. Kto czegoś pragnie, łatwo zwiedzionym być może, a jego własna próżność w tym nam dopomoże. Poproś go. Do Kleanta i Marianny. Wy oddalcie się na chwilę krótką. Scena czwarta. Elmira, organ. Elmira. Przysuń ten stół i schowaj się pod nim cichutko. Orgon. Jak to? Elmira. Dobra kryjówka, rzecz tu najważniejsza. Orgon. Ale czemuż pod stołem? Elmira. Ech cóż, oto mniejsza. Mam swój plan, a czy dobry, przekonasz się z czasem. No wchodź już raz, powtarzam, i bacz byś hałasem żadnym, gdy on tu będzie, nie zdradził swej roli. Orgon. Na cóż jeszcze cierpliwość moja nie zezwoli? Lecz chcę ci dać sposobność, byś zarzuty swoje. Elmira, Mnie mam iż twe życzenia w pełni zaspokoję. Do męża, który jest pod stołem. Bądź co bądź, dość drażliwa jest ta sprawa cała. Nie gorsz się więc, gdy będę w mych czynach zbyt śmiała. Co bądź bądźbym rzekła, wszystko niech mi będzie wolno. Wszak jedynie rozkazom twym jestem powolną. Choć łaskawość dla niego grać mi będzie trudno, chcę w ten sposób obnażyć tę duszę obłudną, pobudzić jego żądzę i sprawić, by widne w całej pełni się stały zamiary bezwstydne. Że zaś tylko dla ciebie, a dla jego próby chcę udać miłość, co go przywiedzie do zguby, przerwę grę, skoro już się pobitym okażesz. I tylko tak daleko zajdę, jak sam każesz. Ty sam będziesz mógł skończyć zabawę z tym panem, Skoro uznasz, że dosyć jesteś przekonanym, i gdy się twa niepewność wreszcie zaspokoi, twoją rzeczą oszczędzać będzie żony swojej. O ciebie chodzi tutaj, czyni wedle swej woli i. już nadchodzi cicho, teraz na mnie kolej. Scena piąta. Tartif Elmira, Organ pod stołem. Tartif, podobno chce mnie pani zaszczycić rozmową. Elmira. W istocie. Pragnę panu zwierzyć to i owo, lecz chciej pan w przód drzwi zamknąć. Wszystkiego się trworze i rozejrzyj się, czyli słuchać, kto nie może. Tartif idzie zamknąć drzwi i wraca. Podobna niespodzianka, jak ta, co dziś z rana spadła na nas, nie byłaby zbyt pożądana. Dotąd jeszcze z wzruszenia ochłonąć nie mogę. Damis w straszną o zapędził mnie trwogę i widzi pan, żem wszelkie czyniła ofiary, by gniew jego złagodzić i wstrzymać zamiary. Zbyt się jest pomieszanym, gdy ktoś tak zaskoczy, bym była zdolną rzecz mu zaprzeć w żywe oczy. Lecz dzięki niebu wszystko na dobre się zwraca i wrogów pańskich na nic się nie zdała praca. Cześć, jaki pan zażywasz, rozwiała te burze, to też żadnych stąd obaw na przyszłość nie wróżę. Mój mąż, aby okazać, jak po twarzą gardzi, byśmy wciąż blisko siebie żyli, chce tym bardziej. Dzięki temu też nikt mi nie weźmie za zbrodnie, że tu sam na sam z Panem przebywam swobodnie i mogę ci odsłonić serca mego wnętrze nazbyt czułe na pierwsze twe słowa gorętsze. Tartif. Myśl Pani nazbyt trudno się dla mnie tłumaczy: Niedawno przemawiałaś tu wcale inaczej. Elmira. Jeśli za mną odprawę gniew chowasz, niestety, Ach, jakże mało znanym ci serce kobiety, Jak mało czujesz, co się rozgrywa w jej łonie, kiedy tak słabo walczy w swojej czci, obronie. Ach, w takiej chwili zawsze wszak srom, nasz niewieści, skrywa żar, co się w sercu zaledwie pomieści, I choć wybór za chlubę najwyższą mu stanie, Wstydem przejmuje takie zbyt jawne wyznanie. Zrazu bronisz się tedy, lecz sposób obrony dość zdradza, że już słabnie walka z naszej strony, że usta chęcią cichym przeczą dla pozoru i że taka odmowa nie wróży oporu. Być może, iż wyznanie czynię zbyt otwarte i zbyt łatwo cześć swoją stawiam tu na kartę, lecz jeżeli już szczerze mam mówić do pana, czyż byłabym Damisa wstrzymała dziś z rana? Czy byłabym słuchała w sposób tak cierpliwy ofiary serca twego aż nazbyt żarliwej i całej sprawie obrót dała tak łagodny, gdybyś mniej mi się zdawał tkliwych uczuć godny? A gdy sama żądałam niby to za karę, abyś z małżeństwa swego zrobił mi ofiarę, cóż mogło budzić niechęć do takiego stadła, jeśli nie słabość zbytnia, co w duszę się wkradła, i cierpienie zbyt srogie, gdyby inny związek zniszczył twych dla mnie uczuć tak luby zawiązek? Zapewne pani, że jest miło niesłychanie, z najdroższych ust posłyszeć tak chlubne wyznanie, I słów twych słodycz w zmysłach moich budzi dreszcze, Błogości, jakiej dotąd nie zaznałem jeszcze. Pragnienie bym się Tobie podobał wzajemnie, Jako serca najświętszy cel wciąż mieszka we mnie, ale właśnie dlatego, iż jedynie marzę o tym szczęściu, w Twe słowa wątpić się odważę. Mogę w nich widzieć podstęp niewinny z Twej strony, aby rozerwać związek na dziś oznaczony. I jeśli myśl mą jasno poznać pani życzy, nie uwierzę tym słowom, choć pełnym słodyczy, póki łask Twoich, pani, dowód wyraźniejszy, powątpiewania mego w Twą szczerość nie zmniejszy, i nie zaszczepi w duszy mej wiary niezmiennej w Twej przychylności dla mnie skarb tak bardzo cenny. Elmira, kaszlnąwszy kilkakroć, aby zwrócić uwagę męża, Jak to? Także to szybko kroczyć ci przystało? Od razu chcesz wysączyć serca tkliwość całą? Więc, gdy kobieta dla Ciebie wstydu swego tarczy zbywa się i to Panu jeszcze nie wystarczy? Wszystkie uczuć, dowody najsłodsze masz za nic? Dopóki rzecz nie dojdzie do ostatnich granic? Tartif. Im mniej zasług, tym mniejsze do nadziei prawa. To też w słowach zbyt wątła dla niej jest podstawa. W los tak chlubny uwierzyć jest sercu zbyt trudno. Nim czyn prawdę odmieni nadzieję ułudną. Ja świadom swojej nędzy powiem bez ogródki, nie śmiem ufać w wyznania Twego lube skutki, i każde twe zaklęcie z niewiarą się spotka, póki jej nie pokona. Rzeczywistość słodka. Elmira. Mój Boże. Miłość pańska jakże jest gwałtowną, jej tyrania mnie w trwogę wprawia niewymowną. Jak łatwo serca chęci do swej woli nagnie, i jak stanowczo żąda tego, czego pragnie. Jak to? Czyż się przed panem człowiek niczym zgoła nie zasłoni, czy nawet odetchnąć nie zdoła? Godzisz się czyjąś cnotę oblegać tak strogo i wszystkich ofiar naraz tak żądać od kogo? Nadużywać nastając na nie tak wytrwale serca co ci odmówić niezdolne ci wcale Tartif lecz skoro hołd mój widzisz okiem tak łaskawem czemuż nie chcesz obdarzyć bardziej słodkim prawem Elmira lecz jakże mogę chęci okazać łaskawsze nie obrażając nieba którym grozisz zawsze Tartif jeżeli tylko niebo nam na drodze stoi Usunąć tę zawadę leży w mocy mojej. Przeszkodą to nie będzie szczęśliwości naszej. Elmira. Lecz kara niebios wieczna, którą pan nas straszy. Tartif. Mogę rozproszyć pani dziecinne obawy, W zwalczaniu tych skrupułów mam bo nieco wprawy. Prawda, że w oczach nieba rzecz to nieco zdrożna, Lecz i z niebem dać rady jakoś sobie można. Jest sztuka, która wedle potrzeby przemienia, rozluźnia, ściśnia węzły naszego sumienia, i która umie zmniejszyć złych czynów rozmiary, jeżeli czyste dla nich wynajdzie zamiary. Na zgłębienie tajemnic tych nadejdzie kolej. Niech mi się tylko pani prowadzić pozwoli. Chciej spełnić me pragnienia, a ja w tej potrzebie odpowiadam za wszystko grzech biorę na siebie. Elmira kaszle silniej. Mocny pani ma kaszel. Elmira. Tak, bardzo mnie nuży. Tartif, podając jej papierową torebkę. Ten ulepek z Lukrecji może jej posłuży. Elmira. To katar dość uparty i wielce się trworze, że mi żaden ulepek na to nie pomoże. Tartif. To przykre, bardzo przykre. Elmira. O tak, niewymownie. Tartif. Słowem brać tych skrupułów nie trzeba dosłownie wszak wiedzieć nikt nie będzie a niech pani wierzy że zło naszych postępków w ich rozgłosie leży zgorszenie świata oto co sumienie gniecie i wcale ten nie grzeszy kto grzeszy w sekrecie Elmira już widzę, że nie wyjdę zwycięsko w tym sporze, że dłużej walczyć z Panem nic tu nie pomoże, i że za mniejszą cenę żądałabym próżno, byś mnie serca swojego chciał darzyć jałmużną. To pewna, że jest ciężką dla kobiety próbą, względy płci jej należne przekraczać tak grubo. Lecz gdy już nic innego nie chcesz widzieć we mnie, gdy słowa moje żebrzą, Twojej wiary daremnie, póki jej ostateczny dowód nie uświęci, Trzeba się poddać wreszcie i spełnić Twe chęci. A jeśli mi ta słabość wstydem czoło spłoni, tym Ci gorzej Dlatego, kto zmusił mnie do niej. Winę za to z pewnością nie ja tu ponoszę. Tartif, ja ją biorę na siebie. W zamian tylko proszę... Elmira, zechciej Pan drzwi otworzyć i spojrzeć dokoła, czy mój mąż w jakiś sposób zajść tu nas nie zdoła. Tartif, skądże ta troska w Pani dziś się mogła zrodzić... Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić. Toż on przyjaźni naszej sam pragnie najszczerzej i sprawiłem, że choćby widział, nie uwierzy. Elmira. Mimo to, proszę bardzo, przejdź się pan po domu i zobacz, czy nie śledzi nas kto po kryjomu. Scena szósta. Orgon Elmira. Orgon. A to jest, muszę przyznać, łotrzyk, co się zowie. Przyjść nie mogę do siebie. Mąci mi się w głowie. Elmira, co? Ty już chcesz wychodzić? Nie, to jeszcze mało. Żartujesz chyba, wracaj. Wszak nic się nie stało. Z wydaniem sądu czekaj ostatecznej pory. Wszak ci to wszystko mogą być tylko pozory. Orgon. Nie, nic gorszego jeszcze piekło nie wydało. Elmira, mój Boże, nazbyt lekko sądzisz sprawę całą. Czekaj pewnych dowodów. Taka nagłość zdrożna sprawia, iż niewinnego czasem winić można. Elmira ukrywa orgona za sobą. Scena siódma. Tartif, Elmira, Orgon. Tartif, nie widząc orgona. Wszystko jak najszczęśliwiej chęciom naszym sprzyja. Nie przeszkodzi nam tutaj obecność niczyja. Całe mieszkanie puste i moment radosny. Kiedy tartif zbliża się z otwartymi ramionami do Elmiry, chcąc ją uściskać, ta usuwa się na bok i odsłania Orgona. Orgon wstrzymując tartifa. Powoli. Coś tak nagły w swej chętce miłosnej. Spiesząc zbytnio w osobie, możesz łatwo zbłądzić. A ty, mój sługo Boży, chciałeś mnie urządzić. Tak mało na pokusy jesteś uzbrojony, iż żenisz się z mą córką, a pożądasz żony. Długą wątpił o prawdzie chydy takowej. Czekałem, rychło zmieni się ton tej rozmowy. Lecz chęć Twa nazbyt jawne świadectwo mi daje. Nie żądam już dowodów, na tym poprzestaję. Elmira do Tartifa. Wierz mi, nie ja tę drogę sprzeczną z mym honorem obrałam, lecz zmuszoną mnie ślepym uporem. Tartif do Orgona. Jak to? Ty wierzysz, bracie? Orgon. Dalej, bez hałasu, zbierz manatki i z domu mi zmykaj zawczasu. Tartif. Mój zamiar... Orgon. To jest wszystko daremne gadanie. Masz mi i to najspieszniej opuścić mieszkanie. Tartif. Ty je opuścisz raczej. Ty, co z niesłychanym, z uchwalstwem gadasz do mnie, jakbyś tu był panem... Dom jest moją własnością i szukasz daremnie tych nikczemnych wybiegów, aby zadrwić ze mnie. Oszczerstwa broń nie przyda ci się ze mną w walce, bo mam sposoby, aby poskromić zuchwalce, pomścić zniewagę niebios i dowieść, czy komu wolno jest mnie obrażać w moim własnym domu. Scena ósma: Elmira Orgon. Elmira, O czym on tutaj bredzi? Co znaczą te słowa orgon oj oj nic się dobrego w tym wszystkim nie chowa elmira jak to orgon głupstwo strzeliłem to każdy mi przyzna i za wcześnie wypadła moja darowizna elmira darowizna orgon tak to już odrobić się nie da byle tylko nie spadła na nas gorsza bieda elmira co. Orgon. Teraz biegnę spojrzeć, nim rzecz ci powtórzę, czy pewien ważny przedmiot jest jeszcze na górze.